Wyznacz równanie prostej przechodzącej przez punkty a o współrzędnych 2 i minus 7 oraz b o współrzędnych minus 4, 5. Zaczniemy od zapisania postaci kierunkowej prostej, czyli y równa się ax plus b. Teraz podstawimy współrzędne punktu a do naszego równania, a następnie współrzędne punktu b do tego samego równania. Opiszmy współrzędne punktu. Pierwsza współrzędna to jest zawsze współrzędna x-owa, druga to jest y-owa. Możemy podstawiać do naszego równania. Za y wstawiamy minus 7, a zostaje za x wstawiamy 2. To samo robimy z drugim punktem, czyli pierwszą współrzędną oznaczamy x-em, drugą y-kiem i podstawiamy do równania. Za y wstawiamy 5, za x wstawiamy minus 4. W ten sposób otrzymaliśmy układ dwóch równań z dwiema niewiadomymi, z niewiadomą a i z niewiadomą b. Najpierw uporządkujemy ten układ. Zapiszemy sobie minus 7, zamiast a razy 2 zapiszmy 2a. Tu mamy 5, zamiast a razy minus 4 zapiszmy minus 4a. Ja do rozwiązania tego układu wybiorę metodę przeciwnych współczynników, czyli jedno z równań musimy pomnożyć przez minus 1. Tu zwróćmy uwagę, tu mamy plus b i jest plus b, mają być przeciwne współczynniki, czyli pierwsze równanie pomnożę sobie przez minus 1. Minus 7 razy minus 1 to jest 7, tu mamy minus 2a i minus b. Drugie równanie przepisujemy bez zmian. Teraz podkreślamy oba równania i dodajemy stronami. 7 plus 5 to jest 12, minus 2 minus 4 to jest minus 6a i b nam się redukują. Dostaliśmy w ten sposób równanie z jedną niewiadomą a. Obliczmy to a, czyli obustronnie będziemy dzielić przez minus 6. I dostaniemy a równe minus 2. Mamy już obliczony współczynnik a. Teraz wybierzemy jakieś dowolne równanie i podstawimy do tego równania za a minus 2. Ja może wybiorę to równanie. Więc podstawiamy. 5 przepisujemy. Minus 4 przepisujemy, razy za a wstawiamy minus 2 i plus b. Uprośćmy, mamy 5, minus razy minus daje plus, 4 razy 2 daje 8. Chcemy obliczyć b, czyli 8 przeniesiemy na lewą stronę równania, czyli mamy 5 minus 8 to jest b, czyli b wynosi minus 3. W ten sposób obliczyliśmy współczynnik b. Teraz współczynnik a i b podstawiamy do naszej postaci kierunkowej. Czyli dostajemy y równa się, za a wstawiamy minus 2, x plus b, czyli u nas będzie minus 3.